co masz robić, jak zaniosłeś zwolnienie do zakładu pracy, ale okazało się, że już jesteś po ustaniu zatrudnienia, a zakład pracy tego zwolnienia nie przekazał do ZUS-u. Panie Darku, bardzo proszę o poradę. Mój stosunek pracy ustał z dniem 19 października 2015. W okresie od 5 do 19 października przebywałam na zwolnieniu, które przesłałam do zakładu pracy i póki co wszystko było dobrze. Jednak okazało się, że wymaga dłuższego leczenia i rehabilitacji. Dlatego lekarz wystawił mi kolejne L4 od 20 października do 18 listopada, czyli poważniejsza widać sprawa, bo zwolnienie na cały miesiąc. I to zwolnienie również przesłałam do pracodawcy, a niedawno otrzymałam pismo z ZUS z informacją, że tego zwolnienia brakuje i mam to wyjaśnić. Rozumiem, że pracodawca nie zrobił nic z drugim L4, jakie do niego wysłałam. Czy mam szansę to wyjaśnić z pozytywnym dla mnie rozwiązaniem sprawy? Czy pracodawca nie miał żadnego obowiązku nic robić z tym zwolnieniem i mogę tylko siebie za to winić? Nadmienię, że do dzisiaj jestem na zwolnieniu z tym, że kolejne L4 było już przesłane do ZUS-u, choć obawiam się, że to nie ma znaczenia. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. Sprawa jest tutaj bardzo prosta. Jeżeli już jesteś po ustaniu zatrudnienia, zakład pracy nic do ciebie nie ma i już po tym okresie dostałeś zwolnienie, to oczywiście zanosisz to do ZUS-u. Natomiast jeżeli chodzi o to zagubione zwolnienie, zagubione czy w zasadzie niedostarczone, po prostu zwróciłbym się do kadr zakładu pracy, zabrał to zwolnienie tam, jak zechcą jakieś pokwitowanie, to im dać i już, i zanieść to zwolnienie do ZUS-u. No, zdarza się sytuacja, że albo poczta tam zawiniła, albo zginęło gdzieś tam w tym zakładzie, to po prostu niestety wtedy trzeba pójść do pana doktora i poprosić o tak zwany wypis z kopii zwolnienia lekarskiego. No i ten dokument taki, nazwijmy to, zastępczy, zanieść do ZUS-u. I to powinno zakończyć sprawę. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Pamiętaj jeszcze raz, póki jesteś w zakładzie pracy, póki to zwolnienie otrzymasz pracując, będąc na umowę tam o pracę, to dostarczasz do zakładu pracy, a jeżeli już ci się zatrudnienie skończyło, dostarczasz do ZUS-u. Także koniecznie daj lajka, daj kciuka, jak ci się filmik spodobał, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy i do zobaczenia w kolejnym filmiku.